Witam was wszystkich w kolejnym odcinku Super Esa podcastu. Ja jestem Wawrzyn i witam was po raz kolejny. Tym razem jesteśmy po rozegraniu kolejki 22. A ze mną dzisiaj są Mateusz Dukat z Pudwol Info. Dzień dobry, witam. I zwyczajny kibic. Witam wszystkich. Będzie z nami jeszcze dzisiaj Miłosz. I wyjątkowo zaczniemy od trochę innego tematu niż temat meczów, ponieważ nie tak dawno, bo 22 lutego zamknęło się zimowe okienko transferowe w Polsce i szczerze powiedziawszy było one dosyć spokojne jak na potrzeby niektórych klubów i ogólnie przejawiały się jakieś dobre transfery pokoju Leonardo Kutwisa czy też Berto Kajargi do Radomiaka. Tak osobiście to okienko było dosyć spokojne, było mało plotek, było, jak to można powiedzieć, był względny spokój, jeżeli chodzi o transferowe takie zawieruchy bardziej. Ale jednak mimo wszystko parę ciekawych ruchów zobaczyliśmy i chciałem was spytać, jakie takie trzy transfery, albo nawet chociaż jaki transfer był taki kluczowy, taki dosyć dobry w tym okienku transferowym, taki, który może zwrócić uwagę. Tak, wiadomo, ja myślę, że to nie było duże zaskoczenie, że nie doświadczyliśmy wielu jakichś takich, powiedzmy, głośnych transferów, głośnych nazwisk, bo mimo wszystko no, mamy kryzys finansowy, jak wszyscy wiemy, i klubów to także dotyka, więc myślę, że wolą sobie oszczędzać pieniądze na to letnie okienko, ale mimo wszystko spodziewałem się nawet trochę mniej po tym okienku, bo myślałem, że jednak będzie to takie no, bardzo nudny okres po prostu, a zobaczyliśmy parę fajnych ruchów i poprosiłeś mnie, Wawrzyn, o stworzenie sobie top 3 okienka zimowego. I kolejność od razu mówię, że będzie losowa, ale mam tak, Kokiego Hinokio z Zagłębia do Stali, później mam Castaniedę do Radomiaka i Świerczoka do Zagłębia. I jaka jest wasza opinia na temat właśnie tych ruchów? Co do Hinokio, można się oczywiście z tym zgodzić, bo o ile według mnie to nie był jakiś topowy transfer i w swoim top 3, które zaraz podam, właściwie tego transferu nie uwzględniłem ze względu na to, że to był taki mało medialny transfer i też na sam fakt nazwiska, gdyż Hinokio nie jest do końca jakby takim piłkarzem mogącym być kluczowym zawodnikiem w całej lidze, ale ogólnie w top 10 mógłbym go umieścić. Co do Castaniedy, nazwiskowo to jest bardzo duży transfer. Warcie Poznań dał się poznać w Warcie Poznań jako bardzo dobry techniczny zawodnik, dobrze pracujący z piłką przy nodze, mogący zagrać na różnych pozycjach, jak dziewiątka, jak dziesiątka, jak skrzydłowy, więc dla Radomiaka, patrząc na obsadę skrzydeł, jest to dosyć duże wzmocnienie, choć w ostatnim meczu nie popisał się, tak mi się wydaje, że dojdzie jeszcze do odpowiedniej formy. Jeszcze był trzeci zawodnik, którym był Jakub Świerczok. Jego mogę też zdradzić, że też umieściłem w swoim top 3. Jest to jak na warunki Zagłębia Lubin grającego o utrzymanie, walczącego o utrzymanie napastnik przez duże N i może być sporym upgrade'em do obecnych napastników Zagłębia, czyli Rafała Adamskiego, do Martina, do Leżala oraz do wypożyczonego obecnie do Ruchu Chorzów Szymona Kobusińskiego. Na pewno Jakub Świerczok jest o niebo lepszym z jakościowo zawodnikiem, z całym szacunkiem do wymienionej trójki, ale to raczej nie powinno nikogo dziwić. Jeżeli dojdzie do odpowiedniej formy po zawieszeniu, będzie kluczowym zawodnikiem dla losów utrzymania się Zagłębia w lidze. Tak, myślę, że Świerczak to jest jeden z tych zawodników, którzy w przypadku spadku Zagłębia mają praktycznie no, zapewniony transfer do jakiegoś klubu ekstraklasy czy nawet zagranicznego, bo myślę, że to jest zawodnik, który pogra, myślę, że nawet tylko do końca tego sezonu w Zagłębiu, albo nie wiem, powiedzmy jeszcze pół przyszłego i gdzieś wywędruje dalej, bo okazało się, że to jego zawieszenie i ta cała zawierucha dopingowa związana z nim była po prostu nieporozumieniem i myślę, że on wróci do swojej dyspozycji, o ile nie będzie jeszcze lepszym piłkarzem. To teraz, jeśli chodzi o moje top 3, to nie wymieniałem tego ani w kolejności od najlepszego czy najgorszego i to nie tyle jest może co najlepsze
trzy najlepsze transfery moim zdaniem, co właściwie trzy najciekawsze, no bo w Ekstraklasie, jak wiemy, papier często nie gra, bo zawodnik wzięty znikąd potrafi stać się gwiazdą, a już niejedne nazwiska tutaj przepadały. I moje top 3 to też Jakub Świerczo, który już został omówiony. Jeden kolejny ciekawy powrót to jest moim zdaniem Borys Cykulić, no bo to jest zawodnik, który mimo że tego, że był w Górniku stosunkowo krótko, bo tylko rok, no to się dał zapamiętać jako ciekawy piłkarz. W MLS-ie nie przepadł, grał regularnie. Zaskoczymy trochę jego powrót do Górnika, no bo tam na prawej stronie był przecież Paweł Olkowski, no ale na pewno to będzie wartość dodana. I na ostatnim miejscu właściwie nie jeden zawodnik, a dwóch, co duet skrzydłowych, którzy grali w jednym klubie w Walmierze, czyli Daisuke Yokota i Carlos Menia. Yokota trafił do Górnika, Menia do Jagiellonii. I to jest o tyle ciekawe, że Łotwa no to nie jest kierunek jakiś bardzo ekscesywny. Polskie kluby też w ostatnim czasie nie korzystały z niego zbyt często. Aczkolwiek są to zawodnicy, którzy nawet nie są utyszami. Oboje są bardzo młodymi skrzydłowymi. Notowali imponujące liczby, przechodzą do ligowych średniaków. No, ale mam przeczucie, że zwłaszcza ten Menia, że to mogą być zawodnicy, którzy trochę w tej lidze namieszają. Czy trzeba z tą zgodzić, ponieważ Menia, zarówno Menia, jak i Yokota dosyć dobre liczby zaliczali grając na Łotwie, dokładnie w Walmierze. Zdobyli też sensacyjnie mistrzostwo Łotwy, gdzie ich klub strzelił w rozgrywkach łącznie 101 bramek, co też wydaje się nie tyle dobrym, a wspaniałym wynikiem, nawet można powiedzieć, że niesamowitym. Też mi się wydaje, że mogli oni trafić do o wiele lepszych klubów. Na przykład Menia był łączony przez chwilę nawet z Lechem Poznań, żeby wzmocnić ten zespół. Więc to nie są zawodnicy z przypadku i czekamy, aż się pokażą w lidze. W dzisiejszym spotkaniu Stali Mielec z Górnikiem Zabrze zdążył się już pokazać nam trochę Yokota jako takie połączenie dobrej dziesiątki z dobrym skrzydłowym, dobry dribbling, dobrą wizję gry, potrafi wejść w środek, uzupełnić półprzestrzeń i oddać, stworzyć z tego taką dosyć nieprzewidzianą sytuację podbramkową, więc ja się z tym jak najbardziej zgadzam. A teraz tak przechodząc już troszkę dalej, może ja już wymienię swoje top 3. Tak też nie będzie to w kolejności jakby od najlepszego, ale będą to Leonardo Cutris z Olympiakosu do Pogoni, Alberto Cayarga z właściwie bez kontraktu, zawodnik podpisany przez Radomiaka, który obecnie jest jednym z lepszych, nawet dziesiątek w lidze, tak jak właściwie wspomniano Yokota przyzwyczajnego, ma taki potencjał i zarówno i Yokota i Cayarga, tak samo jak trzecim zawodnikiem jest tutaj Jakub Świerczok, którego już omówiliśmy, więc nic dalej nie musimy chyba mówić. Wartym jeszcze takiego jakby wyróżnienia w ramach tego okienka transferowego jeszcze transfer Mariusza Briciaga do Korony i ogólnie okienko Korony, które z tego co sobie sprawdziłem było jednym z lepszych okienek właśnie ze wszystkich klubów w lidze. Mam na sprowadzie m.in. Nono, Dominika Zatora, właśnie Briciaga. Wydaje mi się, że to są transfery, o ile dwa pierwsze wspomniane przeze mnie, no są solidnymi transferami i w ostatnich meczach potrafili dobrze zagrać, chociaż w ostatnim meczu nie pokazali się z jak najlepszej strony. Tak, Mariusz Briciak ogólnie wypada bardzo solidnie, jak na to, że ten transfer był początkowo przeze mnie krytykowany, oczywiście z papieru, bo 30-letni zawodnik z Rumunii, jeszcze z klubu niekoniecznie znanego przez dobrą grę w Europie, na europejskich rozgrywkach, tak wydaje mi się, że Briciak jest trafionym nosem Korony w pewnym tego, kto grał w Koronie na lewej stronie obrony w pierwszej rundzie, w rundzie jesiennej, czyli Sasza Balić oraz Roberto Coral, chociaż on tam niekoniecznie za bardzo grał, z konieczności tam grywał jeszcze Adrian Danek, czyli nominalnie skrzydłowy, ewentualnie prawy obrońca, chociaż bardziej, tak jak mówię, jest to po prostu skrzydłowy. No, dla mnie to jest spory upgrade dla Korony Kielce.
No i to w sumie tyle, ile można powiedzieć o takich najlepszych transferach z okienka z tego okienka transferowego. Można jeszcze ewentualnie dorzucić do tych najlepszych transferów Jana Carlosa z Pogoni Szczecin do Rakowa, można dorzucić Leonardo Rocha, można dorzucić też Luisa Mate, Giannisa Masurasa, Stefanosa Capino, Andrzeja Niewulisa, czyli głównie transfery Miedzi. No i to w sumie tak tyle, ile mogę powiedzieć na temat tego okienka transferowego. A jaki zespół jest według was takim królem transferowym? No bo ja bym się szczerze bardzo mocno zastanawiał między albo Zagłębiem Lubin, albo Pogonią Szczecin, no bo Pogoń no, ściągnęła Walkwista, Lączara, który jeśli się nie mylę nie miał jeszcze okazji zadebiutować, oraz Leonardo Kutrisa. No ale też Zagłębie ma o wiele mniejszy budżet, jest też problem z o wiele mniejszym, a jednak od Pogoni. A też poczyniło ciekawe transfery, no bo solidny ligowiec, czyli Grzybek, no głośny powrót już wspominanego tutaj Jakuba Świerczoka. Luis Mata, który może w Pogoni już miał swoje najlepsze czasy za sobą, ale jednak dalej to jest zawodnik w dobrym wieku, który będzie umiał zrobić różnicę. No może transfer, który sam sobie się bronił, chociaż czy na pewno był potrzebny, to już jest kwestia dyskusyjna, czyli bramkarz Sokratis Diudis. No i jak myślicie, któryś z tych zespołów, czy macie jakieś inne propozycje? Myślę, że Zagłębie tutaj królowało w tym okienku. Przyjście Świerczoka, Luisa Maty, to myślę, że są takie ruchy, które po prostu w przyszłości opłacą się drużynie z Lubina, ale jednocześnie mogę też wskazać antybohatera tego okienka i według mnie jest nim, to myślę, nie będzie zaskoczenie, Lech Poznań, bo przyjście Holca właśnie dzisiaj, jakieś myślę, nie wiem, godzinę, półtorej godziny temu pokazał swoje możliwości, i ale o tym myślę, że porozmawiamy przy okazji meczu Lecha. Poza tym odejście Pingota na wypożyczenie, nie wydaje się to być zły ruch, ale w przypadku, kiedy Lechowi brakuje obrońców, kiedy Szatka jest kontuzjowany, to tych nazwisk brakuje i myślę, że Lech trochę się osłabił podczas zimowej przerwy na transfery. No osobiście też sam uważam, że królem okienka jest, tak jak mówicie, Zagłębie Lubin. No tak jak zwyczajnie w sumie już powiedział, argumentując tymi transferami i trochę przechodząc do tego tematu Lecha z takim antykrólem okienka, to się kompletnie zgadzam. Przy okazji poprzedniego podcastu już mówiłem, że nie zgadzam się kompletnie z Johnem Van der Bromem w kontekście jego opinii na temat okienka transferowego. Oczywiście częściowo się zgadzam, nie ma na siłę co ściągać zawodników, kiedy po prostu tego zespół nie potrzebuje, chociaż on chyba nie dostrzegł, że nagle potrzebowałby parę nowych zawodników. Przykładowo było wiadomo, że Barry Douglas wrócił do gry dosyć późno, a my już jesteśmy, no grubo po rozpoczęciu rundy, właściwie miesiąc po, a na lewej obronie musiał występować z przymusu Alan Czerwiński i właściwie na bokach obrony mieliśmy na dwie pozycje trzech zawodników. Dlatego w obliczu teraz kontuzji Karlströma, o której mówił John Van den Brom przed meczem ze Śląskiem Wrocław, brakuje po prostu jednego pomocnika do rywalizacji. Myślę, że to nie jest jeszcze jakaś taki zapalnik, przez który Lech Poznań nagle nie będzie mógł grać spotkań, ale jest to też w pewnym sensie taka newralgiczna pozycja, gdzie przydałby się jeszcze ten zawodnik. Oczywiście dziesiątka to też jest kolejna pozycja, o której Lech powinien pomyśleć. Jeżeli gracz jest na tyle uniwersalny, że potrafi grać zarówno na 6, 8 i 10, to tym lepiej dla Lecha. Ale szczerze, dla mnie Amaral w Lechu już mimo dzisiejszej asysty i nawet dosyć dobrego znaku na wejście, choć o tym jeszcze będziemy mówić. Tak, dla mnie João Amaral w Lechu już jest praktycznie skończony, a Filip Marfiński nie prezentuje odpowiedniej jakości. Filip Szymczak jest bardziej dla mnie skrzydłowym bądź napastnikiem niż dziesiątką, chyba że gra jak w dwójce dziewiątek z Isakiem. To też wychodziło nawet dobrze. No ale nie wiem, tak po prostu, no i jeszcze przechodząc do kolejnej pozycji, przede wszystkim skrzydłowy, to jest też pozycja, na której Lech ma niesamowite braki. Welde przestał robić liczby w okolicach sierpnia, Skóraś, no robi ten wiatr, dużo strzela bramek nawet jak na skrzydłowego, bo
to chyba to jest, nie potrafię teraz z pamięci powiedzieć, ile strzelił bramek, ile miał asyst, ale nie wydaje się, żeby notował złe liczby. Gra bardzo dobrze, jest najlepszy skrzydłowy Lecha, choć trzeba się z tym pogodzić, że jak już właściwie w wywiadach Tomasz Rząsa dla Meczyków czy Piotr Rutkowski dla Viaplay mówili, że bodaj Piotr Rutkowski, nie wiem czy się pomyliłem teraz czy nie, ale dużo osób z Lecha już nawet wprost mówi, że Michał Skóraś w przyszłym sezonie nie będzie piłkarzem Kolejorza. To zostaje nam do wyboru trzech piłkarzy, właściwie dwóch, bo Citajszwili już nie zostanie wykupiony na pewno. Zostaje nam Baluła i Weldę i spośród tej dwójki zostają raczej Baluę, bo po tym co prezentuje w ostatnich meczach, jakości piłkarskiej ma o wiele więcej, większość składa, po prostu brak liczb przekłada się na to, że ma dużo pecha, tak jak piłkarze pokoju Isaka, pokoju Szymczaka, czy nawet Sobiecha, czy też no po prostu piłkarze dostający podanie od Baluły nie wykorzystują swoich sytuacji, przez co Adriel jest taki trochę niedoceniony i taki trochę, o ile zasłużył sobie na krytykę poprzez słabą grę w poprzednim sezonie w końcowych meczach i na początku tego sezonu, kiedy był dosyć długo kontuzjowany i wszedł po kontuzji, nie prezentował się jakoś najlepiej, tak wydaje mi się, że to jest najsolidniejszy skrzydłowy Lecha na ten moment, licząc Michała Skórasia, więc no jego bym zostawił. Zgadzam się z tym, że Kajetan Schmidt zastąpi Michała Skórasia. To też było widać, że wczoraj John van den Brom był na trybunach w Grodzisku, więc myślę, że w sumie tylko jego mógł obserwować, bo żaden inny piłkarz, który wczoraj występował w Grodzisku, chyba go nie interesuje. Więc myślę, że Kajetan Schmidt latem zasili Lecha. Ja się zgadzam z tym, że Lech no, jest bardzo mocnym kandydatem do tytułu antykróla okienka, no bo o ile czysto to, gdzie Lechowi brakuje pozycji, gdzie brakuje dobrych zawodników i na jakie pozycje, to pewnie to wyjdzie z moich ust podczas omawiania meczu Lecha ze Śląskiem. Aczkolwiek stricte co do samego okienka, no to tak, no, zdecydowanie za mało transferów, bo mamy braki. Tak jak mówię, na jakich pozycjach to jeszcze do tego dojdę. Ale zdecydowanie, no, Lech się aż prosi, żeby była powtórka na początku przyszłego sezonu z tego, co było w lipcu, sierpniu, gdzie kadra nie była duża, wielu zawodników było kontuzjowanych, no i musieliśmy grać prawym obrońcą i juniorem, który wcześniej nawet nie zadebiutował w drużynie, na środku obrony, gdzie środek obrony to jedna z ważniejszych pozycji, no więc no Lech moim zdaniem popełnił bardzo duży błąd, który oby nie wyszedł bokiem w przyszłości. Jak już mówimy o Lechu, to możemy przejść do meczu, który zakończył właściwie, no nie licząc poniedziałkowego spotkania, na razie zmagania w ten weekend. I to był mecz Śląska z Lechem, bardzo podobny do meczu Lecha zeszłego tygodnia, gdzie Lech się mierzył z Zagłębiem Lubin u siebie. Jest przerwana najdłuższa seria Lecha chyba w historii klubu meczu na wyjeździe bez porażki. Jest to no szczerze zasłużony wynik dla Śląska, mimo że było to bardzo podobne spotkanie do wspomnianego przeze mnie meczu z Zagłębiem zeszłego tygodnia. Tak ponowiły się błędy Lecha w rozegraniu. Pojawiły się w sposób taktyczny, jaki Śląsk przygotował sobie na Lecha, czyli granie kontry w momencie, kiedy Lech straci piłkę i do tego był dobrze ustawiany Johnny Yeboah. Po prostu mam wrażenie, że Lech, no szczerze, nie popisał się po raz kolejny i no, co można powiedzieć jeszcze? No tak jak o tych kontrach mówiliśmy, jest to powtórka meczu z Zagłębiem, gdzie kontra po prostu kończy właściwie Lechowi mecz, który powinien zostać wygrany mimo kolejnych sytuacji niewykorzystywanych, jak ta przez Szymczaka, jak przez Kiksy Marchińskiego. Też mocno naszarpnął sobie tą, no już tak zepsutą mocno reputację Hiorhi Citajszwili, kiedy został zamknięty przez zawodników Śląska i próbował się uratować krosem do Reboczo przez środek, co skrajnie wykorzystał John Yeboah. Tak, tak, no ze wszystkim mogę się zgodzić. Gio pokazał, że jest największym transferowym flopem Lecha letniego okienka.
No, myślę, że na równi z Rutko, albo Rutko nawet trochę bardziej. Myślę, że ciężko ich nawet z sobą porównywać, ale, ale no, kolejny mecz w lidze, w którym Lech zawodzi, kolejny mecz w lidze, w którym Lech traci głupio bramki i kolejny mecz w lidze, w którym Lech jest śmiertelnie praktycznie nieskuteczny i nie wyglądało to dobrze i Lech w Europie w meczu z Bodo, czy w innych nawet meczach Ligi Konferencji w tym sezonie jest po prostu inną drużyną niż Lech w Ekstraklasie. Nie wiem, nie mam pojęcia, z czego to wynika. Czy z motywacji, nie chce mi się wierzyć, bo to są jednak profesjonaliści, ale po prostu nie wiem, o co tutaj chodzi, że Lech wychodzi w czwartek na Bodo i po prostu haruje i daje z siebie 110%, a dzisiaj oglądamy dziwne ustawienie i oglądamy jeszcze dziwniejszą grę. A co do Lecha, no to generalnie to się już nawet nie robi się tyle, co zabawne, co już powoli irytujące, no bo kolejny mecz na wiosnę, kolejny mecz, gdzie Lech gra no w sumie nijako, ale jeszcze powiedzmy, że sama gra to jest jeden z mniejszych problemów. Bo po raz kolejny Lech sobie wypracowuje 100% sytuację. Nie było ich w tym meczu może wiele, ale gdyby zostało one wykorzystane, to być może dałoby się uzyskać inny wynik. No ale to już powoli można stawiać pieniądze u bookmachera na to, że jak zawodnik Lecha będzie miał setkę, to jej nie trafi, bo to nie jest przypadek, że kolejny mecz z rzędu, bo już przecież było kilka meczów na wiosnę i obu meczach z Miedzią, meczu ze Stalą, w meczu z Zagłębiem, w sumie jedynym wyjątkiem był mecz z Wisłą Płock, gdzie to Wisła Płock była w sytuacji, jakiej się znajduje Lech, że to ona miała sytuację i ich nie wykorzystywała. No to jest kolejny mecz z rzędu, w którym Lech buduje, uderza w bramkarza, później dostaje trzy kontry. No ostatecznie się skończyło tym, że Lech stracił dwie bramki, a nie trzy, ale też Śląsk miał jeszcze swoje sytuacje. Lech się bardzo mocno prosi o to, żeby po takim sezonie, gdzie mówi się o tych punktach zbieranych do współczynnika, o pieniądzach, jakie zarobił, o tym, ile rekordów pobił, jak daleko zaszedł w pucharach, no to aktualnie Lech wypada poza strefę premiowaną awansem do eliminacji pucharów. No i o ile to jeszcze nic nie znaczy, no to już taki się robi się taka sytuacja nieprzyjemna, no bo ciężko mi uwierzyć w to, że teraz Lech, mając mecze z Lechią i Piastem, czyli też z rywalami grającymi o życie, tak podobnie jak Śląsk czy Zagłębie, w okresie, gdzie gra mecze z Djurgården, że Lech sobie te mecze dwa wygra i o ile nie spodziewam się znowu porażek, no to wydaje mi się, że jak Lech wygra chociaż jeden z tych dwóch meczów, to i tak to będzie ponad moje oczekiwania, bo tym, co prezentuje Lech, no prawie wątpliwość to, czy w ogóle udało mu się awansować do pucharów, no bo z taką skutecznością to wygląda tragicznie. Jeszcze w temacie tego meczu muszę was spytać o Filipa Arfińskiego i o Dominika Holca, którzy moim zdaniem razem z Niką Kwekweskim stworzyli trio najgorszych zawodników tego spotkania, jeżeli chodzi o graczy Lecha. I no niestety Filip Marchwiński po raz kolejny pokazuje, że no o ile miał przebłyski i to nie był jeszcze aż tak tragiczny mecz, tak mi się wydaje, że od piłkarza, to po prostu takiego wonderkida zwanego jak on, możemy oczekiwać wiele, wiele więcej i zawiedliśmy się już kolejny raz na tym, że jedyną rzeczą, którą tym meczem robił dobrze, było kierunkowe przyjęcie piłki dwa razy, po czym akcje zostały zwolnione przez jego, zarówno z Kwekweskibim. Wydaje mi się, że to jest kolejny mecz, gdzie Marchwiński nie pokazuje się z odpowiedniej strony tak jak do końca powinien. Jeszcze w temacie Holca to mocno się zawiodłem na tym piłkarzu dzisiaj, ponieważ pamiętam go jeszcze jak grał w Jakowie w sezonie 2021, to był jeden z solidniejszych bramkarzy i wiadomo, że był pierwszy mecz, mógł to być brak rytmu meczowego spowodowany takim czymś, taką formą piłkarza dzisiaj, ale to, co zrobił przy pierwszej bramce, zasługuje na mocne słowa krytyki, ponieważ bramkarz popełnił ogromny błąd, wychodząc trochę do wykroku.
na linii właściwie, gdzie mógł zostać przy słupku, spodziewał się, że dostanie piłkę za mury, w okienko bramki, a on dostał piłkę po ziemi i to jest też taka sytuacja, która powinna coś wykluczona i zawiodłem się na tym bramkarzu, znając życie, pewnie następny mecz zagra pod koniec sezonu albo w ogóle go nie zagra, więc o tyle jest to dla mnie tak jak można powiedzieć, że takie trochę bolesne zderzenie z tym transferem i mam nadzieję, że jeśli dostanie jeszcze jakąś szansę, to pokaże się z dobrej strony, ale prawdopodobnie nie dostanie, więc mieliśmy obraz właściwie jeszcze gorszego debiutu bramkarza w Lechu niż debiut Artura Rutko w meczu z Karabachem, przynajmniej moim zdaniem. Tak, no chyba nie ma już nawet kiedy dostać szansy. No właśnie, no bo szczerze ja się nie spodziewałem, że zagra w Lechu w ogóle, no bo jak nie dostał szansy z Zagłębia tydzień temu, no to na logikę nie powinien dostać też i tu. Ale tak jak mówisz, prawdopodobnie już szansy kolejnej nie dostanie i być może to był jego ostatni występ w Lechu, no bo też nie dał jakichś podstaw, żeby tym meczem, żeby było inaczej. No, zgadza się, ogromne rozczarowanie. Sam chciałem, żeby dostał szansę debiutu, no ale właściwie zawalił pierwszą bramkę, ale o ile już powiedziałeś o nim właściwie wszystko, co było do powiedzenia na temat jego występu, to nie zgadza się z tym, że najgorszymi piłkarzami w meczu ze Śląskiem był Marchwiński, Kokeskiri czy Holec, no bo zgadzam się, oni byli jednymi z gorszych, nie, no, ale chyba najgorszy, jak bierzemy pod uwagę czysto to, co zabrał drużynie, no to Georgi Cytyszwili się wysuwa na miejsce numer jeden, no bo nie trafił do bramki, gdzie miał praktycznie sytuację, no to nawet nie była do końca sam na sam, właśnie mógł uderzać w miejsce, gdzie bramkarz nie stał, bo on się wracał do bramki, wracał się Leszczyński. No i przede wszystkim to, co zrobił chwilę przed drugą bramką, no piękne podanie, no tylko nie tam, gdzie powinno, bo wyłożył piłkę Błachowi, ten sobie ułożył piłkę do strzału z dystansu, lewą nogą i po meczu. Moim zdaniem no to właśnie Gruzin, który też powinien podobnie jak Holec dać trenerowi jakiś sygnał, że to powinien na jego stawiać, tym bardziej, że Balua czy Welde no nie są w jakiejś wybitnej formie, chociaż Balua zaczął znowu mieć przebłyski, ale który to już raz. No i w tej chwili definitywnie też się już wypisał tym meczem z dalszej kariery w Lechu, chociaż jak wiadomo, no i tak było, bo to ciężko patrząc na to, jaka sytuacja z kontraktem, jego kontraktem z Dan Kiów, ale no po tym meczu wiemy już, że raczej Słowaka i Gruzina przy Bułgarskim w następnym sezonie raczej nie zobaczymy. To w tym momencie zmieniamy temat meczu i przechodzimy do meczu zespołu, który obecnie lideruje tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy, czyli meczu Rakowa Częstochowa z Jagiellonią Białystok, a właściwie na odwrót Jagiellonii z Rakowem, bo mecz był grany w Białymstoku. I o ocenę tego spotkania poproszę Miłosza, który jest dzisiaj z nami. Cześć Miłosz, powiedz, co sądzisz o tym meczu? Witam serdecznie. No, na początku było widać, w drugiej minucie już od razu Rakow rzucił się na Jagiellonię, był tam słupek Koczergina, ale po tym, gdy już wznowił od bramki Alomerowicz, wydarzyła się nieprzyjemna sytuacja dla Wladana Kowacewicza, który no, popełnił błąd przy tej bramce i tu nie można ukrywać, no i nie zaczęło się to do końca dobrze, bo Jesus Simas strzelił tę bramkę ostatecznie, już w trzeciej minucie wyszli na prowadzenia. Później Raków no, rzucił się do ataku, próbował Koczergin, dawał radę Alomerowicz i było też bardzo dużo dośrodkowań tak naprawdę od Patryka Kuna. Nie wiem w sumie, co to miało na celu, że aż tyle. Za każdym razem było tak, że Jagiellonia wybijała piłkę, później graliśmy na lewą stronę do Kuna, no i nic z tego nie było. I tak naprawdę Raków do bramki, do przepięknej zresztą bramki Joana Carlosa, naprawdę jakoś nie imponował. Niby stwarzał tę sytuację, ale to nadal nie było to. I później właśnie Jean Carlo znalazł się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie chyba strzelił bramkę kolejki, bo naprawdę ten wolej w samo okienko był idealny i nawet dla kogoś takiego jak Alomerowicz, który w tej rundzie naprawdę imponuje swoją dyspozycją, no po prostu to było nie do wyciągnięcia. Ogólnie Jean Carlo na razie po przejściu do Rakowa już ma w swoim dorobku dwie bramki, a nie gra
tak jak Pogoni, gra tutaj na wahadle, ale odgrywa na razie ogromną rolę, biorąc pod uwagę to, że zastępował wczoraj tak naprawdę Tudora, który mimo wszystko siadł na ławce, później wszedł, co prawda, ale Jean Carlos nadal był na boisku, więc widać, że trener Papszun no, bardzo mu ufa. No i po prostu jest na razie kluczowym elementem tej układanki. W drugiej połowie za to już tak naprawdę Raków dominował. Jeszcze warto dodać, że po bramce na 1-0 mogło być też 2-0 dla Jagiellonii, a wtedy by już nie było tak przyjemnie, biorąc pod uwagę okoliczności, że mówię, tak jak mówię, Raków na początku aż tak nie imponował, ale na szczęście Patryk Kun był w odpowiednim miejscu i wybił tę piłkę tak naprawdę lecącą już do bramki Kowacewicza, któremu na początku było widać, że po prostu to nie był ten Kowacewicz, którego znamy z pierwszej rundy, który ma najwięcej czystych kąt w całej lidze. Ale tak jak mówię, druga połowa to już był ten lepszy Raków, ten Raków, który atakował. Były próby Iwiego Lopeza, było wiele prób, aż w końcu poszło odpowiednie dośrodkowanie i Tomasz Petrasek, który od początku rundy już tak naprawdę miał wiele prób do strzelenia bramki z główki i teraz strzelił to w najważniejszym momencie, bo uratował tak naprawdę 3 punkty Rakowowi. Poszła idealna centra tym razem od Patryka Kuna, no i tak naprawdę Petrasek był jednym z lepszych naszych zawodników w ataku, tak dziwnie to brzmi, ale szczególnie za ten mecz wyróżniłbym Władysława Koczergina, który widać od początku meczu był mocno, jakby to powiedzieć, chętny do gry, pokazywał się, oddał wiele prób, dobry dribbling, tak jak właśnie mówiłem, że tu świetnie obronił Alomerowicz. Tam wszystko zagrało u Koczergina. Nie wypowiadam też na profilu na Twitterze, kibice wybrali go piłkarzem meczu, bo po prostu był naszym najlepszym zawodnikiem i ten tak naprawdę mecz, i ogólnie jego mecz był naprawdę bardzo dobry, tak jak na przykład ostatnio z Górnikiem Zabrze zanotował asystę, też nie grał źle. No widać, że na razie to Koczergin jest liderem ten drużyny z Częstochowy. I tak jak właśnie wspominałem, totalnie inne oblicze w drugiej połowie, już było widać ten Raków, który dominuje, który stara się przyjąć jakby inicjatywę i to się oczywiście udało. No i dzięki temu, i tak naprawdę można to powiedzieć, że to było zasłużone zwycięstwo drużyny Rakowa. W końcu oddali aż 21 strzałów i nie dziwi mnie to, że ostatecznie udało się wcisnąć tę bramkę na 2-1. Wracając trochę do tematu Jeana Carlosa, z jego transferem do Pogoni, po prostu ja uważałem osobiście, że ten zawodnik to nie jest gracz pod możliwości Rakowa i trochę myślałem, że się nie przeliczę, patrząc co Jean Carlos grał w pierwszych meczach, właściwie spadł mu z nieba dar możliwości wejścia już do składu Rakowa od pierwszych spotkań, od pierwszych minut rundy, kiedy Fran Tudor wyleciał z boiska w meczu z Wartą i wtedy nie pokazywał się jakoś mega dobrze, ale z formą Rakowa przychodziła też jego forma i w ostatnim meczu z Górnikiem pokazał już troszkę tej swojej ofensywnej nutki skrzydłowego, jaką pokazywał momentami w Pogoni czy też w Wiśle Kraków, ale dalej to nie było to. Meczem piątkowym z Jagiellonią pokazał, że mocno się o to od transferu myliłem i ogólnie szybko się dosyć wkomponował do taktyki trenera Papszuna słynny Jean Carlos i co można o nim powiedzieć więcej, że jest to dosyć trafiony transfer, patrząc na to, jak okienko miało wyglądać w wykonaniu Rakowa, czyli na razie to były ściągane bardziej byli ściągani zawodnicy bardziej pod rotację, pod wchodzenie z ławki, tak Carlos jako zastępca dla Kuna i zastępca dla, właściwie można powiedzieć zastępca dla Soresku, bo Soresku poszedł na wypożyczenie do FC SB, Carlos wszedł w jego miejsce. Tak teraz rozumiem powoli sens tego transferu i życzę po prostu, żeby Carlosowi jakoś szło, bo generalnie to nie jest jakiś zły piłkarz i pokazuje to właśnie w takich meczach jak ten. I teraz przechodząc trochę do tematu Jagiellonii, muszę się wypowiedzieć na temat potencjału kadrowego tego zespołu, ponieważ wydaje mi się, że to, co trener Stolarczyk robi z tym zespołem, to też nie jest do końca wymarzony dla Jagiellonii scenariusz dla kibiców Jagiellonii, ponieważ kadra Jagiellonii wcale nie jest taka zła, jaka się może wydawać po spojrzeniu w tabelę. Generalnie
zachwycamy się wszyscy nad Gualem, nad Imazem, nad Alomerowiciem. Solidnymi zawodnikami są również Jakub Lewicki, którego trzeba wyróżnić za piątkowe spotkania, jak ogólnie za cały sezon póki co, bo jak na to, że jest zawodnikiem z rocznika 2005, który dopiero co właściwie wchodzi do Jagiellonii, pokazuje się z bardzo dobrej strony i właściwie już pozbawił szans na tą pozycję w zespole Pawła Olszewskiego i Bartomeja Wdowika, którzy wcześniej grywali regularnie na tej pozycji, ewentualnie na drugiej stronie, ale to, na drugiej stronie też jest Tomasz Przykryl, dosyć solidny zawodnik też jest Taras Romańczuk. Zachwycamy się nad piłkarzami Jagiellonii, chwalimy ich za dobre mecze, ale ogólnie widać, że coś tutaj nie do końca styka i wydaje mi się, że to może być też wina trenera i taktyki, że lepszy trener niż Maciej Stolarczyk mógłby tutaj nawet z Jagiellonią walczyć o puchary, jak nie o wyższe miejsce. Nie wiem, po prostu uważam, że Jagiellonia zasługuje na o wiele więcej niż co prawda niż pokazuje na boisku. W przyszłym sezonie prawdopodobnie nie będzie już Marka Guala. Możliwe, że Imaz też będzie schodził w dół, więc zobaczymy, jak to pociągnie, bo póki co jak z taką kadrą są w strefie spadkowej, to nie najlepiej wróży dla przyszłości Jagiellonii. Jeszcze zobaczymy, jak wspomniany wcześniej Camilo Menia pokaże się publiczności w Białymstoku, ponieważ to też na papierze jest dosyć dobry transfer, wydaje się, że może pociągnąć ofensywę Jagiellonii w tej rundzie. Zobaczymy, ile dostanie szans, ile dostanie minut. Ale tak mi się wydaje, po prostu takie jest moje zdanie, że Jagiellonia może w przyszłości o puchary walczyć. W najbliższej przyszłości nawet. Jeżeli dadzą radę utrzymać się w lidze, co moim zdaniem jest dosyć prawdopodobne, patrząc jaki skład ligi zostaje, jak no Korona gra jak gra w kratkę, raz dobrze, raz źle, jak gra Miedź, jak gra w szczególności Lechia Gdańsk, o której jeszcze będziemy mówić. No moim zdaniem Jagiellonia może powalczyć o coś więcej. Tak, no myślę, że Jagiellonia to nie jest jakaś drużyna, która spadnie z ligi i na spokojnie się utrzymają w tym sezonie. I myślę, że w najbliższych latach może powstać jakiś taki projekt na wzoru, powiedzmy, nie wiem, tej Jagiellonii 2015, więc to jest akurat drużyna, z którą muszę się przyznać, że trochę sympatyzuję i jakoś nigdy nic nie miałem do zespołu z Białegostoku. No to przechodzimy do tematu kolejnego spotkania, które było w tej kolejce. Dosyć właściwie można powiedzieć, że to był hit tej kolejki, czyli mecz Legii Warszawa z Widzewem Łódź. Kolejny piątkowy mecz, dosyć ważny dla układu tabeli, co zaskakującym trochę przebiegiem, bo to, że Widzew gra dobrze, spodziewaliśmy się, a nie spodziewaliśmy się, że wyjdzie na Łazienkowską i zagra tak dobrze, przynajmniej do momentu straty pierwszej bramki, bo nie możemy powiedzieć, że Widzew był od Legii o wiele gorszym zespołem. Legia przejęła trochę tą pałeczkę dominującego w meczu po strzeleniu pierwszej bramki, która była dosyć, można powiedzieć, ładna. Ładnej urody, kapitalna, świetne podanie Bartosza Kapustki, który zabawił się trochę w kolegę zespołu Josue i zagrał przepiękną piłkę na głowę kolegi, którym był Paweł Wszołek. W późniejszej części meczu był dosyć wyrównany mecz. No i można powiedzieć o tym spotkaniu dokładnie, że nie zawiódł. Był hitem, dobrze się go oglądało, nie było jakichś większych przestojów z grą, w sensie, że był przestój, jeżeli chodzi o kreowane sytuacje z obu stron. Można powiedzieć, że był to klasyk pełną parą. Tak, myślę, że mecz kolejki na pewno. Ja bym właśnie w tym meczu wyróżnił Bartka Kapustkę, bo naprawdę zagrał bardzo dobry mecz i wydaje mi się, że też dał sygnał Fernando Santoszowi, żeby go powołać i żeby go spróbować na najbliższym zgrupowaniu. Myślę, że oczywiście Fernando Santos powiedział, że nie będzie powoływał starszych zawodników, ale myślę, że te 26 lat Bartka Kapustki to jest jeszcze taka granica, która jest w stanie, że może da się ją przeskoczyć i że Bartek właśnie zawita na marcowym zgrupowaniu. Co do Widzewa, szczerze mówiąc, ja nie spodziewałem się, że oni w drugiej połowie zagrają tak dobrze.
Bo w pierwszej jednak trochę była widoczna ta przewaga Legii, szczególnie w okolicach tam powiedzmy 15-20 minuty, kiedy właśnie padła bramka strzelona przez Wszołka. Dużym impulsem była na pewno ta bramka na 1-1 i to myślę, że dodało im wiatru w skrzydła. Później po raz kolejny przestałem wierzyć w Widzew, kiedy stracili bramkę na 2-1, praktycznie parę minut, nie wiem, to było może z 5 minut, może 7, kiedy stracili bramkę na 2-1, a oni później jeszcze wyrównali, więc wydaje mi się, że bardziej usatysfakcjonowany po tym meczu i po tym punkcie może być Widzew, a tym bardziej patrząc na to, że Lech nie wykorzystał tej szansy i nie przeskoczył Widzewa w tabeli, bo miał im szansę odskoczyć na 3 punkty, a nie odskoczył w ogóle, więc w tym przypadku Widzew i Lech mają po tyle samo punktów i obie drużyny są cały czas w grze o europejskie puchary na lato. A w kontekście tego meczu, tak jak mówisz, Widzew grał bardzo dobrze, a przede wszystkim podobał mi się bardzo występ Mato Milosza, który pokazuje, że w przeszłości grywał dla reprezentacji Chorwacji nawet i o dosyć solidny poziom piłkarski się otarł. Widać po nim, jakby był takim trochę odpowiednikiem Frana Tudora z Rakowa, bardzo podobny styl gry, dośrodkowanie też ma dobre. Ogólnie był to zawodnik w Widzewie, myślę, że wyróżniający się tak samo jak Bartłomiej Pawłowski czy Juliusz Letniowski, o których już trochę mówiliśmy w tym podcaście. Tak mi się wydaje, że Milosz nawet jak na taki dosyć zaawansowany wiek jest zawodnikiem, który może się jeszcze wybić do lepszego klubu w Ekstraklasie. Nawet można powiedzieć, że nawet jak zostanie w Widzewie, to będzie kluczowym zawodnikiem do końca sezonu. Jeszcze trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że na początku sezonu przychodził dosyć późno, dosyć w końcowych momentach okienka transferowego letniego i zmarszczył wygryzł Karola Danielaka i ogólnie z miódcą konkurencji zapiłem wahadę, więc mi się wydaje, że to jest taki dosyć poważny gracz jak na miarę Widzewa. No. Tak, myślę, że to jest też zawodnik, który z którego jeszcze będą ludzie w tej lidze i zawojuje Ekstraklasą. Ogólnie już też wracając do tematu Legii, to widać było, że Paweł Wszołek znowu bardzo się tak naprawdę rozkręcił po przerwie na reprezentację ma bardzo udany i jest jednym z najlepszych zawodników Legii, w przeciwieństwie do Ernesta Muciego, który po raz kolejny dostał szansę. Tym razem grał z Maciejem Rosołkiem tak naprawdę ustawiony, ewentualnie Rosołek tak bliżej skrzydła, a Muci jako ta dziewiątka, ale trzeba przyznać, że Albańczyk no nie zaimponował znowu i tak naprawdę nie był to jego jakiś najlepszy mecz i było w tym meczu wielu lepszych zawodników, no tak jak właśnie Paweł Wszołek, oczywiście Bartłomiej Pawłowski, który gra naprawdę kapitalny sezon jak na swój wiek, no bo też 30 lat to nie jest jakoś najmłodszy zawodnik, a już ma w tym sezonie 7 goli i 3 asysty, także no pracuje sobie Bartłomiej Pawłowski, ma tę dobrą dyspozycję i widać chęć do gry, widać po prostu genialne też uderzenie z rzutu wolnego, co już zaprezentował właśnie z Legią, z Jagiellonią i jest takim liderem Widzewa Łódź, także tak samo jak Jordi Sanchez między innymi. Jeszcze, tak jak wspomniałeś Miłek o napastnikach Legii, o Erneście Mucim, który ostatni mecz, tak jak ogólnie było wspomniane, że zagrał dosyć przeciętnie, tak jak też w poprzednich meczach, na przykład z Zagłębiem Lubin, gdzie marnował setki jak szło, to wydaje mi się, że to nie jest zawodnik na dziewiątkę, tak bardziej pod numer 10 za napastnikiem, ewentualnie skrzydło, co pokazywał w Legii, potrafiąc rozpędzić się i dorzucić w Moskwie Lirowi Kastratiemu w pamiętnym meczu fazy grupowej Ligi Europy. Wydaje mi się, że ogólnie obsada napadu Legii Warszawa jest w tym momencie dosyć przeciętna. Nie wiem, czy prawdopodobnie o tym wspominaliśmy, że Tomasz Pekart nie jest do tego jakby nie dorównuje formie z swojego najlepszego momentu w Legii. To jest oczywiste, że taki zawodnik w tak zaawansowanym wieku już tej formie nie dorówna. Nawet może się do tego nie zbliżyć, patrząc po tym, jak się prezentuje.
Kamil to zwraca dopiero po kontuzji. Kamer jest kontuzjowany cały czas, przyszedł chyba niedawno operację, bo będzie przychodzić. Nie jestem zaawansowany w tym temacie, czy nie powiem tylko, że jest kontuzjowany. Muci niekoniecznie się nadaje, Rosołek gra dosyć w kratkę, więc co sądzicie na temat napadu Legii Warszawa w obecnym sezonie? Wiadomo, że już niby podpisany miał być Mark Gual, miał przyjechać na testy. Okazało się, że jest kontuzjowany i w tych testach nie mógł brać udziału. Musiał się właściwie cofnąć do Jagiellonii, mimo że dopiero od lata by się stał piłkarzem Legii po tych testach, tak. Można było już teraz ten trasę przyklepać. Tak mi się wydaje, że no po prostu atak Legii nie jest tym samym, co był kiedyś, kiedy trener Legii miał komfort wyłowy, czy był Nikolić, czy Pijowicz, to była gwarancja bramek. Tak teraz no brakuje takiej dziewiątki z prawdziwego zdarzenia i wydaje mi się, że ani Kablitos, ani Kramer, ani nikt z tej zdrowej trójki nie będzie kimś, kto po prostu da radę wejść w buty najlepszych napastników Legii ostatnich lat. Tak, no dwie, można powiedzieć, ikony Legii, dwie burzyły, czyli Peckhardt i Carlitos, bo pamiętamy wszyscy, jak demolowali praktycznie Ekstraklasę, a teraz wszyscy widzimy, jak to wygląda, więc myślę, że Legia nie jest dobra w ataku w tym momencie i na tym etapie sezonu, więc myślę, że to jest rzecz, która im brakuje. I myślę, że jeżeli w letnim okienku transferowym ściągną kogoś naprawdę dobrego na dziewiątkę, taką typową dziewiątkę, która gwarantuje powiedzmy te, nie wiem, 20-15 co najmniej bramek w sezonie, to myślę, że będzie już się tak biła o mistrza na pewno do ostatnich kolejek i będzie radziła. Od razu przechodzimy do tematu kolejnego spotkania, jakim było spotkanie rozegrane też dzisiaj, czyli w niedzielę, kiedy to nagrywamy. Wisła Płock, podejmowało się Pogoń Szczecin i właściwie mecz szedł w dwie strony, był dosyć przyjemny do oglądania mimo po prostu kreowania małej liczby klarownych sytuacji. Też mieliśmy do czynienia z dosyć kuriozalnym rzutem karnym, gdzie Sebastian Kowalczyk właściwie uderzył tak piłkę, że przeleciał po nodze postawnej, przez co mimo szalonego karnego musiałbym zostać anulowany. Mieliśmy do czynienia z dosyć ciekawym meczem, jak na to, że Wisła Płock w rundzie wiosennej punktuje tragicznie, bo to był ich czwarty mecz, mimo że wszyscy mają rozegrane, właściwie wszyscy będą mieli teraz rozegrane tych meczów więcej, bo Wisła ma mecz zaległy z Wartą Poznań. Zero punktów to nie jest dorobek, którym można się chwalić, a właściwie coś, czego po prostu zespół Wisły musi się wstydzić, bo tak jak gdzieś widziałem dzisiaj na Twitterze, z pierwszych 18 punktów w sezonie Wisła zdobyła 16, a następnych zdobyła tylko 12 punktów przez następne wszystkie mecze, więc to też nie świadczy lepiej o zespole Wisły Płock. I dużo trzeba też zwrócić uwagę na nowy transfer, jakim został dokonany w ostatniej dzień okienka, czyli Bartosz Śpiączka, który coś tam próbował szarpać. Bardziej była taktyka tym razem ustawiona pod niego, że Wisła nie gra dosyć piłki od nogi do nogi, tylko bardziej taką popularną lagą starała się wyjść spod własnego pola karnego. No i po prostu brakowało też w niektórych sytuacjach skuteczności i też szczęścia, bo Mateusz Włoch mógł zdobyć dwie bardzo ładne bramki. Za pierwszym razem obronił jego strzał z Tipisa, z drugim razem piłka odbiła się od słupka. Także było blisko, ale niestety dla Lecha i dla Widzewa Pogoń w ostatniej sytuacji meczu strzeliła bramkę na 1-0, a jej autorem nie mógł być kto inny jak Wahan Biczachczyan. Tak, właśnie odnośnie tej bramki Biczachczyana, myślę, że potrzebował tego gola niesamowicie i może to nie była najładniejsza do tej pory jego bramka w barwach Pogoni, bo przecież wszyscy znamy te gole z paru, no 10 metrów na pewno, ale myślę, że to była jedna z najważniejszych jego bramek w dotychczasowej karierze w Pogoni, bo potrzebował tego gola. Ostatnio trochę zawodził, nawet nie trochę,
po prostu zawodził i to bardzo mocno, był poddawany krytyce wśród środowiska związanym ze szczecińską drużyną i dlatego myślę, że to jest no na pewno bohater tego spotkania bezwzględny. Jeszcze przechodząc trochę do tematu Pogoni, jest ostatnio gra na pozycji numer 6 koło Damiana Dąbrowskiego Rafał Kurzawa i to też jest mocno zastanawiająca sprawa, ponieważ jak wiemy, Kurzawa był znany bardziej z tego, że gra jako skrzydłowy i przede wszystkim cały czas do tej pory jedzie na asyście z finału Mistrzostw Świata w 2018 roku i też ogólnie na 2018 roku całościowo zaliczył 21 asyst w jednym sezonie bodaj, albo nawet więcej. Też mi się wydaje, że ten zawodnik to nie jest zawodnik obecnie na ekstraklasę, albo przynajmniej na pogoń grający o tak wysokie cele. Też tym bardziej nie rozumiem tego, że jest wystawiony na nieodpowiedniej dla siebie pozycji w takim zespole walczącym o coś więcej niż tylko środek tabeli. Moim zdaniem jest to też trochę zastanawiająca sprawa, że Pogoń mimo tak dobrego okienka, gdzie sprowadzi Daniela Loncara, który co prawda jeszcze nie zagrał, ale chyba jest teraz kontuzjowany z tego co wiem, sprowadziła Leonardo Kutwista, jednego z lepszych lewych obrońców, teraz sprowadziła Wachwista na prawą obronę. Dlaczego w Szczecinie nie pomyślano o środkowym pomocniku, gdy zostaje do rywalizacji z... Właściwie Damian Dąbrowski jest takim pewniakiem, gdzie na szóstkę zostaje do rywalizacji tylko właściwie Mateusz Łęgowski, no i ten Kurzawa z braku laku. Nie wiem, co sądzić o tym występie i poprzednich też. Właściwie co ja sądzę, to ja wiem i to jest moja opinia, nie jest zbyt przychylna temu, że Rafał Kurzawa występuje w Pogoni Szczecina na pozycji numer 6-8. Bo jest to zbyt odpowiedzialna pozycja i mimo tej kreatywności Rafał Kurzawa nie pokazuje jej zbyt często. Po prostu jest to moim zdaniem trochę taki, może i trzeba powiedzieć flop, bo na tej pozycji kompletnie nie wypalił i ogólnie po przyjściu do Pogoni taki jest dosyć średni. Tak, no na pewno nie jest postacią na pewno na plus w Pogoni, na pewno na zdecydowany minus i zasługuje gdzieś tam na to, co się o nim pisze i mówi, bo teraz sobie właśnie sprawdziłem i ten zawodnik od tego sezonu 17-18, czyli tego sezonu, po którym pojechał wiadomo na Mundial i którym wyszedł, zresztą tak samo jak całemu Górnikowi, to on w żadnym z sezonów nie zagrał powyżej 22 meczów. Więc jakby to nie jest zawodnik, który gra dużo i to nie jest zawodnik, który gra dobrze, bo liczb też nie ma żadnych, którymi mógłby się pochwalić, więc zdecydowany flop. Za granicą się nie wykazał niczym, później po powrocie do Pogoni, do Polski tak samo praktycznie, więc jak to powiedziałeś, jedzie na tym picu z Mundialu. Przechodząc już do właściwie w temat kolejnego spotkania, był to mecz w Grodzisku, dosyć historyczny mecz, patrząc na historię Warty Poznań, która podejmowała tamtego dnia Koronę Kielce i było to niesamowicie wysokie zwycięstwo od właściwie nie wiadomo, chyba od 1939 roku, czyli właściwie prawie 100 lat temu, gdzie Warta strzeliła 5 bramek. Jest co prawda różnica bramek, już w poprzednim stronie Warta wygrywała mecze takim stosunkiem bramek, w sensie strzelania czterech bramek więcej od rywala, gdzie pokonywała Zagłębie Lubin i Górnika Łęczna 4-0 na wyjazdach. Tak, wydaje mi się, że dano takiego dobrego meczu Warta nie zagrała, choć Korona też nie zagrała jakiegoś katastrofalnego spotkania, ponieważ do właściwie strzelania trzeciej bramki nie pokazywała się ze złej strony. Dużo sytuacji też było wykreowanych, brak skuteczności, też brak szczęścia czasami też. No wydaje mi się po prostu, że Warta ten mecz rozegrała idealnie taktycznie, gdyż wiedząc, że Koronie ostatnimi czasy dobrze idzie, kiedy wychodzi na rywala, niezorientowanego się, co robi, albo ewentualnie chcącego zdominować Koronę, do tego Korona była przygotowana. Natomiast Warta zagrała tak, jak najlepiej po prostu lubi. Oddając piłkę przeciwnikowi, Korona często nie wiedziała, co z nią zrobić, przez błędy obrońców natykała się także na kontry i na groźne sytuacje, co pokazała Warta, wykorzystując 6 celnych strzałów, zamieniając 5 bramek, z czego jedna z nich była samobójcza, więc dużo też o tym meczu to mówi.
Tak, no mecz Warty taki wyjątkowy, na pewno wyjątkowy, bardzo wyjątkowy, bo jak powiedziałeś, pierwsza wygrana tak wysoka od którego? 1939 roku? No, tak jak powiedziałeś? W tym stylu, nie pamiętam dokładnie jaka była wersja na Twitterze, jak wczoraj sprawdzałem, był to albo 1939, albo 1948, nie chcę teraz walnąć gafy, ale na pewno to było bardzo dawno temu. Okej, okay, na pewno bardzo dawno temu i myślę, że to był mecz, który idealnie pokazuje Wartę Dawida Szulczka, która po prostu bazuje na, po pierwsze na błędach przeciwników, ale nie jest to takie bazowanie w stylu, że nie mam nic do zaoferowania w ofensywie i po prostu żeruję na tych błędach i liczę na te błędy, ale po prostu Warta te błędy wykorzystywała Korony i jak napisał Janek Frankowski z Wartoku, to był festiwal wykorzystanych błędów Warty. Świetny Nilo Maenpa, praktycznie o każdym z zawodników Warty można mówić w samych superlatywach. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Po prostu idealny mecz w wykonaniu Warty. No, w szczególności trzeba też zaznaczyć, że był to, że mamy dobre wejście w rundę Miłosza Szczepańskiego, ponieważ to już jest jego trzeci gol w tym sezonie i zarówno trzeci gol w tej rundzie. Ogólnie to był olśniewający mecz Warty. Myślę, że John Vandenbrom, jak wcześniej wspominaliście, wypowiadając się na ten mecz, mógł z przyjemnością patrzeć na wyczyny Warty, choć bardziej się skupił na tym, jak Kajdan Schmidt grał. Też kolejny zawodnik do wyróżnienia. Bardzo dobry dribbling, jak wcześniej wspominaliśmy. Dobrym piłkarzem w tym meczu dobrze się spisał też Jan Grzesik, który w drugiej połowie grał bardziej też nawet jako ta fałszywa dziesiątka w formacji z trzema obrońcami, gdzie to jest taka formacja w stylu Marka Papszuna i on był tą prawą dziesiątką w tym meczu, w drugiej połowie właściwie. Był też dużo pod grą, dużo zamieniał się w środku, robiąc przestrzenie dla Stavropoulosa, żeby wchodził po prostu głębiej w atak. Po prostu mi się wydaje, że to był dobry mecz wykonany Warty, nawet coś więcej niż dobry. I tu ciężko wymienić kogoś, kto zagrał naprawdę źle. Trzeba było się doszukiwać jakby to jakichś najmniejszych błędów, które nie prowadziły do niczego. Na pewno szkoda z perspektywy Warty tego, że w ostatnim minucie Kacper Kostosz strzelił bramkę na 5-1, ponieważ wtedy ten wynik wyglądałby jeszcze bardziej okazalej. Ale ja się cieszę szczególnie, że ten chłopak wraca do gry w Ekstraklasie, ponieważ z perspektywy kibiców Korony też mocno zawiódł Jewgeni Szykawka i mam takie nieodmylne wrażenie, że od kiedy Bartosz Śpiączka pokłócił się z trenerem Kuzerą i z władzami klubu i odszedł do Wisły Płock, tak Szykawka mi się wydaje, że gra trochę gorzej pod wpływem tej rywalizacji i to też jest trochę takie, że ten Kostosz, że Kacper Kostosz tą bramką pokazuje jakiś sygnał, że też się liczy w grze, że też się liczy w grze o skład jakby i że może na Szykawce wywierzy to jakąś presję. Wiadomo, że w porównaniu do poprzednich meczów ten mecz był jego wykonaniem zdecydowanie najgorszy i możliwe, że Kacper Kostosz nawet w przyszłym meczu może się pojawi od pierwszej minuty. Tak, ja bym jeszcze wyróżnił, ale oczywiście na minus wyróżnił Zapytowskiego z Korony, bo kolejny fatalny mecz w jego wykonaniu. Kiksy, niedokładne podania, bardzo niepewny w bramce i to było widać, że nie czuje się najlepiej i też zapytany na konferencji prasowej po meczu trener Kuzera właśnie o Zapytowskiego powiedział, że konkurencja w Koronie na wszystkich pozycjach występuje, tak chyba tak mi się wydaje, że tak powiedział, że na wszystkich pozycjach występuje konkurencja i że na pewno będą podejmowane decyzje i że poniesie konsekwencje swojej gry Zapytowski. Z drugiej strony, patrząc na Marcela Zapytowskiego, możemy sobie zadać pytanie, kto właśnie mógłby go zastąpić, ponieważ mieliśmy do czynienia z oglądaniem w tym sezonie Konrada Forenca i moim zdaniem to nie jest jakieś odpowiednie zastępstwo dla Zapytowskiego. Korona ma też ten problem z bramką, ponieważ Zapytowski oprócz pierwszego meczu z Lechem to miał dosyć przeplatał występy solidnymi takimi meczami, a przeciętnymi, więc to też nie jest dla mnie pewien wyznacznik jakości, jeżeli chodzi o bramkę Korony, ponieważ znamy Zapytowskiego z Wisły Płock, znamy go z tych meczów Korony w Ekstraklasie, ja jeszcze kojarzę go z meczów pierwszej ligi, to nie jest
jakby bramkarz takiej klasy światowej i broni go na pewno wiek młodzieżowca jeszcze, który nabija Koronie cenne minuty, do które po prostu uchronią Koronę przed koniecznością zapłacenia pieniędzy za niewypełnienie limitu młodzieżowca. Wydaje mi się, że Koronie też brakuje tego bramkarza i możliwe, że że Kamil Kuzewa za bardzo się przejął dobrą końcówką rundy Zapytowskiego i nie sprowadził nikogo takiego, kto mógłby powalczyć jeszcze z Słowiańcem i Zapytowskim o to miejsce w bramce, jak to zrobiło na przykład Zagłębie, gdzie się wydawało, że taki ruch jest kompletnie niepotrzebny, zrobili to i Zagłębiu Sokrati zdjął i zagrał dosyć dobre spotkanie z Lechem Poznań, choć trzeba sobie przyznać, że aż tak dużo do roboty nie miał. Zobaczymy, jak się sprawdzi jutro, prawdopodobnie wyjdzie w pierwszym składzie na derby z Miedzią Legnica. Zobaczymy. Moim zdaniem Zapytowski nie ma konkurencji, więc nawet jak gra słabe mecze, to koniec końców zostanie w tej bramce. Tak, no chyba Korona jest zakładnikiem Zapytowskiego w bramce i zakładnikiem tego przepisu młodzieżowca, bo on po prostu musi grać i nawet jak będzie grał bardzo słabo, jeszcze słabiej niż teraz, chociaż ciężko mi to sobie wyobrazić, to on chyba i tak będzie miał miejsce w bramce. Ale ja bym jeszcze pogadał chwilę o Warcie i o Kajetanie Szmycie, który zagrał kolejny świetny mecz. I naprawdę myślę, że to jest osoba, zawodnik, który obok Miłosza Szczepańskiego najbardziej się wyróżnia w Warcie w tej rundzie. Chociaż oczywiście generalnie cały początek tej rundy wygląda dobrze w wykonaniu Warty. Chociaż brakowało tego zwycięstwa, bo ten remis u siebie z Miedzią Legnica, myślę, że wtedy spodziewano się, że właśnie wtedy Warta zwycięży jakoś, powiedzmy, nie wiem, 2-0, 3-0 czy coś takiego, a nie w tym meczu z Koroną, bo Korona łapała punkty, wygrana z Krakowią, remis ze Śląskiem, tydzień temu wygrana z Lechią Gdańsk po dobrym meczu, dlatego myślę, że naprawdę spodziewałem się więcej po Koronie. Dobra, to teraz już przejdziemy do kolejnego spotkania, jakie nas czeka do omówienia. Jest to mecz sobotni Lechi Gdańsk z Radomiakiem i to, co zobaczyłem kolejny raz w wykonaniu Lechi, a to, co zobaczyłem w wykonaniu Radomiaka, to jest ogromna dysproporcja w grze obu zespołów i coraz bardziej skłaniam się do tego, że Lechia Gdańsk będzie zespołem, który zleci z ligi w miarę szybko, a że mamy jeszcze mieć Legnica, mamy Koronę Kielce, mamy nawet Górnik Zabrze, który dzisiaj przepchnął wygraną ze Stalą Mielec, tak wydaje mi się, że Lechia jest takim zespołem, który wygląda najbardziej, tak mówiąc, trochę z przymrużeniem oka bezjajecznie, że te ataki wszystkie opierane są głównie o dozę szczęścia, nie ma takiej wyróżniającej się konkretnej postaci w Lechii poza Łukaszem Zwolińskim, który wiemy, że jest zawodnikiem typu byciem lisa pola karnego, który raczej sam sytuacji sobie nie będzie wykreował, nie wykreuje sobie sytuacji sam. Tak też warto docenić Radomiaka za to spotkanie, ponieważ kolejny raz pokazała się z dobrej strony defensywa, bardzo dobrze, świetna Radomiaka w tym sezonie. Gabriel Kobylak, który w tym meczu zakończył serię 440 minut bez utraty gola, co jest dosyć dobrym podsumowaniem obrony Radomiaka w tej rundzie, którą tworzy Abramowicz, Rossi, Cestor i Jakubik. Jest to moim zdaniem jedna z bardziej niedocenianych linii defensyw w tym sezonie Ekstraklasy, w tej rundzie to też w ogóle, bo jak mówię, pierwszą bramką co sezon w tej rundzie był dopiero gol stracony z rzutu karnego, spowodowanego w ogóle przez Marka Castaniedę, który dobrego wejścia w nowy zespół nie ma. Też dużo mówi o tej grze Radomiaka fakt, że wchodzi zawodnik z Ligi Rumuńskiej, czyli Mike Cestor z Marszu i jest tam bardzo ważnym zawodnikiem, więc można chwalić Radomiaka i może nawet zaryzykuję z tezą, taką bardzo kontrowersyjną opinię, taką, że no może być tutaj gorąco, chociaż tutaj nie, ale jeżeli ktoś to odsłucha i pomyśli sobie, co teraz mówię, to może być w dosyć dużym szoku, ale wydaje mi się, że Radomiak do ostatnich chwil sezonu będzie walczyć o przynajmniej szóste miejsce, jak nie o puchary nawet, bo myślę, że przy takiej niewielkiej dysproporcji punktowej, teraz przy wpadkach Lecha, przy poprzednich wpadkach Pogoni czy Widzewa z remisami, wydaje mi się, że mogą jeszcze namieszać w górnej części tabeli.
Tak, no myślę, że Radomiak będzie walczył nawet o te puchary, że to będzie taka piątka, czwórka, myślę, że czwórka nawet, że Krakowie wykluczę z tego grona raczej, że to będzie Widzew, Lech, Pogoń i Radomiak, która właśnie będzie się biła o to miejsce numer 3 i premiujące uczestnictwo w eliminacjach do Ligi Konferencji. Ja się cieszę, że zadebiutował Frank Castaneda, bo naprawdę to jest piłkarz, którego bardzo polubiłem w Warcie. Mało czasu dostał na boisku, ale myślę, że wszystko w swoim czasie i on jeszcze zawojuje tą ligą. Jeszcze trochę w tym temacie trzeba zwrócić uwagę na kolejny świetny mecz Alberto Kajabgi, który po raz kolejny jako nominalny skrzydłowy pokazał się na dziesiątce wyśmienicie i jest to w pewnym stopniu jeden z lepszych transferów w tej lidze, dlatego był też w mojej top 3 z początku programu. Jest to zawodnik po prostu operujący świetnie piłką i po raz kolejny pokazał to w meczu z Lechią. Brakowało tylko bramki. A co do bramek, wreszcie przełamał się napastnik, który został sprowadzany z myślą o tym, że będzie tutaj zastępcą Małidesa 1-1, jak nie lepiej, czyli Leonardo Rocha, który przychodzi jako król strzelców, właściwie lider klasyfikacji strzelców drugiej ligi belgijskiej za dosyć duże pieniądze jak na Radomiaka, czyli 150 tysięcy euro według Transfermarktu. Wydaje mi się, że no, taki mecz może go zbudować i o ile będzie dostępny na przyszły mecz, bo doznał kontuzji w starciu z Maloczą, musiał wcześniej opuścić plac gry, wydaje mi się, że to może być konkretny transfer dla Radomiaka w kontekście wspomnianej walki o europejskie puchary. Ponieważ tak jak mogło się wydawać, że zawodnik wysoki jest mało techniczny i mało użyteczny oprócz gry głową, tak Rocha potrafi się zastawić, potrafi piłkę podprowadzić, potrafi strzelić bramkę, co prawda bramki strzelił akurat z główki i z karnego, tak mi się wydaje, że to może być dla niego przełomowy mecz i że to nie zależało jedynie od klasy rywala, a nawet jak nie zależało, jak zależało tylko od klasy rywala, zawsze może go zastąpić Gianfranco Sarmiento, który też zaliczył dobre dosyć wejście, bo ponieważ mógł strzelić bramkę, zaważyło złe przyjęcie, tak ogólnie całokształtowo nie zagrał całkiem złego meczu nawet. Jest też jako alternatywa na dziewiątkę wspomniany Castaneda, choć on się lepiej czuje na skrzydle. Zobaczymy. Dla mnie Radomiak może coś w tym sezonie jeszcze zwojować i zobaczymy, na co będzie stać podopiecznych Mariusza Lewandowskiego w dalszej części sezonu. No. Tak, no myślę, że tu nie ma się z czym nie zgodzić. Przechodzimy już do kolejnego spotkania tej serii gier, czyli meczu Stali Mielec z Górnikiem Zabrze, rozgrywanym w dosyć obiadowej porze, idealnie do rosołu, jak to niektórzy mówią. I co tym meczem można powiedzieć? Pierwsza połowa była dosyć konkretna, oglądało się dosyć przyjemnie, akcje szły w jedną stronę, jak i w drugą. Dosyć była ta połowa wyrównana, mimo że Stal miała swój moment, gdzie przez pierwsze 10-15 minut tamsiła Górnika we własnym polu karnym i nie wypuszczała go praktycznie dalej niż za własną połowę. Tak Górnik z czasem przejął inicjatywę i tak mniej więcej od 35 minuty mecz zaczął się wyrównywać. W drugiej połowie mecz był już dosyć nudny i udało się go to dosyć ciężko. Tak na wyróżnienie zasługuje też wspomniany Daisuke Yokota, który w pierwszej połowie dosyć dużo zwojował dla Górnika, miał strzał w poprzeczkę. Było też sporo jego prób dyblingu, prób no właśnie strzału, rozgrywania piłki. Pokazał się dobrze jako taka skrajna dziesiątka, taki skrzydłowy, potrafiący wejść w środek, wypełnić lukę w na pozycji numer 10. No i co ogólnie można powiedzieć, w drugiej połowie meczu no nie działo się zbyt dużo do momentu wejścia nowego napastnika sprowadzonego z, nie chcę się teraz pomylić, to była prawdopodobnie, nie chcę teraz walnąć gafy, to był drugoligowiec turecki, nie pamiętam dokładnie nazwy zespołu, Antony van der Hurk z Curaçao, 7-krotny reprezentant tego kraju, wchodzi i korzysta na pierwszym, właściwie popełnionym w tym sezonie, błędzie przez Bartosza Mrozka, gdzie piłka wypada mu z rąk prosto na jego nogę. No, mecz ogólnie można, tak jak mówiłem, zaliczyć do kategorii przyjemnych spotkań, choć też zależy, z jakiej strony patrzymy na to spotkanie. Druga połowa była dosyć przeciętna, ale ostatecznie wygrana Górnika daje jakąś taką chwilową satysfakcję, można powiedzieć, z tego, że
Górnik oddala się od serwy spadkowej, co na razie na 3 punkty, choć patrząc na dyspozycję Lechii, Korony i Miedzi, mogą to być bardzo cenne 3 punkty w walce o utrzymanie. Tak, no mecz bardzo, bardzo przyjemny do oglądania. Myślałem, że to będzie jeden z tych spotkań, które szybko zapomnimy i nie wiem, skończą się niskim wynikiem. Skończył się ten mecz oczywiście niskim wynikiem, bo tylko jedna bramka padła w nim, ale oczywiście strzałów było dużo, akcji było dużo i w końcówce, co mi się tylko nie podobało, to taka rozpaczliwa obrona Górnika tego prowadzenia, bo szczerze to myślałem, że po tej zdobytej bramce i błędzie Bartosza Mrozka, że oni rzucą się na Stal i jeszcze coś strzelą, a później mieliśmy bramkę Hiszpańskiego ze Stali, nie wiem, to była chyba coś koło 80 minuty, może 83, gdzie tam można dyskutować, czy był faul na obrońcy Górnika. Ja, mówiąc szczerze, bym tego faulu nie podyktował, ale oczywiście to była decyzja sędziego Sylwestrzaka, który po raz kolejny zrobił nam festiwal kartek i już ma tych kartek w Ekstraklasie podyktowanych ponad 100. To też trochę w temacie sędziego Sylwestrzaka i tamtej sytuacji, to była bardzo absurdalna sytuacja w kontekście ogólnie całego rozrachunku, gdyż też osobiście faulu bym tam nie podyktował, ale nawet jeżeli faul tam był, to powinien bramkarz Górnika rozpocząć od rzutu wolnego, a nie staruje z powrotem od rzutu rożnego. No jeżeli nie ma bramki, to chyba raczej logiczne, że powinien zespół broniący rozpoczynać piłkę z rzutu wolnego, a jeżeli był gol, to po prostu powinna stanowić grać jakby od środka boiska powinien zaczynać Górnik, powinien mecz toczyć dalej, a nie wiem, co w tej sytuacji zaważyło, że sędzia Sylwestrzak myślił rzutu rożnego, ale to w tej chwili nie ma, znaczy dla wyniku meczu ma spore znaczenie, myślę, że nie będziemy dyskutować na temat pracy sędziów. Następnym meczem był mecz Piasta Gliwice z Krakowią, który okrasił trochę bezradność Krakowi w tym spotkaniu. Jak mówił wcześniej Mateusz, ogólnie z tego meczu wykluczono Krakowie, bo Krakowia jakoś nie najlepiej sprawowała się w tym spotkaniu. Te ataki nie były jakieś mocne, nie były jakieś okraszane dobrym końcem, dobrym finiszem. Co też ogólnie licznik bramek pokazuje, że została zdobyta tylko jedna bramka przez Artu Hoskonena, nowego piłkarza pozyskanego z zimą z HJK Helsinki w miejsce Mateja Rodina. Tak była ona zdobyta po stałym fragmencie gry i czuję, że Krakowia wypisała się nie tylko z meczu z Piastem, ale także z meczu o europejskie puchary, gdzie mogła się jeszcze liczyć w tej walce, ale to już chyba jest po wszystkim. Tak, no myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, że wykluczam Krakowie z tej walki o europejskie puchary, bo naprawdę po prostu jest bezradna w ostatnich spotkaniach Krakowia. Mimo powiedzmy tych dobrych meczów z Legią i w miarę dobrego, poprawnego ze Stalą, to no, wczorajsza gra zespołu Krakowi na pewno nie przekonuje i powiedzmy tak jak przed początkiem tej rundy mogliśmy śmiało typować, że Krakowia będzie się biła o to trzecie miejsce nawet powiedzmy, to teraz wydaje mi się, że jeszcze parę porażek i znajdą się na tej przysłowiowej pustyni w tabeli, czyli że nie będzie im groził żaden spadek, ale też nie będą walczyć jakoś o puchary, że powiedzmy tak, nie wiem, myślę, że od kwietnia już będą tylko dogrywali sezon i grali te mecze tak naprawdę o nic. No, tu się trzeba z tobą zgodzić, tak samo jak trzeba się zgodzić z tym, że Piast zagrał dosyć dobre spotkanie. Właściwie to kolejne któreś z rzędu dobry mecz w wykonaniu Piasta. Aleksander Bukowicz okazuje się, że jak początkowo w niego wiele osób nie wierzyło, tak poukładał ten zespół na tyle, że jest po prostu Piast w stanie walczyć o utrzymanie dosyć sukcesem, bo mówiąc szczerze, to jest o wiele gorszy zespół w Ekstraklasie, o czym już wielokrotnie wspominaliśmy.
MVP spotkania dla mnie zdecydowanie Grzegorz Tomasiewicz. Bardzo ładna bramka strzelona, dużo aktywności w środku pola w rozegraniu, dużo celnych odbiorów piłki. Pokazał się Grzegorz Tomasiewicz z najlepszych momentów z Stali Mielec zeszłego sezonu, jak i jeszcze z poprzedniego debiutanckiego dla Stali w Ekstraklasie po powrocie po wielu latach. Jest to bardzo dobry środkowy pomocnik, co pokazał ostatnim meczem właśnie z Krakowią. Należą mu się duże wyrazy uznania za tamto spotkanie, ponieważ był, tak jak mówię, najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Tak, no właśnie też bym wyróżnił Tomasiewicza w tym meczu i tak jak w przypadku Świerczoka, co powiedziałem na początku, że to jest zawodnik wyróżniający się w tych drużynach, które walczą o utrzymanie, i nawet w przypadku jakiegoś spadku Piasta, to jest zawodnik, który na spokojnie sobie znajdzie jakiś klub w Ekstraklasie. Myślę, że nawet powiedzmy z tej górnej połowy Ekstraklasy budżetowej, nie wiem, myślę powiedzmy Pogoń, myślę, że potrzebuje takiego zawodnika, że Legia też by się o niego biła. Już wcześniej, kiedy Tomasiewiczowi kończył się kontrakt z Stalą, można było myśleć, że on trafi do wiele lepszego zespołu niż Piast. Moim zdaniem też mógłby sobie poradzić w Pogoni. Tak jak mówiliśmy wcześniej o braku numeru 6-8, tak w miejsce Kurzawy, Tomasiewicz byłby dosyć dobrym wyborem moim zdaniem. Ale też muszę docenić trochę resztę, cały zespół Piasta jako całokształt, a przede wszystkim docenić Aleksandrosa Katranisa, który może nie jest jakąś mocno wyróżniającą się postacią w zespole, może nie jest jakoś taki kompletnie medialny, jest też trochę taki z charakteru bucowaty, bo dosyć mocno, oczywiście za przeproszeniem bucowaty, jest taki irytujący dla widza, ponieważ dużo dyskutuje z sędziami i dużo na boisku krzyczy wyzwisk. Tak piłkarsko jest to zawodnik, który mi się wydaje, że daje tą jakość na lewej obronie. Kiedy Holubek był dosyć dobrym piłkarzem, już mało tego pokazuje, wszedł w jego miejsce Katranis, wcześniej grający w Saint-Étienne. Jest to dla mnie po prostu zawodnik, który do tego Piasta pasuje idealnie. Zawodnik taki ofensywny, lewy obrońca, taki nowoczesny. W sumie pokazywał się też właśnie w meczu z Krakowią jako taki trochę jak Pedro Rebocho z zeszłego sezonu, gdzie w momentach rozegrania piłki schodzi do środka bardziej i w momentach takie inteligentne poruszanie się po boisku. Kiedy potrzeba zejść do piłki, schodzi, taki jak trochę środkowy pomocnik ustawiony na boku. Kiedy potrzeba wesprzeć środkowego po linii, on to robi. Moim zdaniem też zawodnik godny wyróżnienia w meczu Piasta z Krakowią. Tak, no myślę, że generalnie Piast mnie osobiście zaskoczył swoją postawą, bo po ostatnich ich meczach można się było spodziewać, że raczej będą najbliższe spotkania przegrywać, a oni wygrali, i to mimo, że wynik tego nie pokazuje, to zdecydowanie zasłużyli na to zwycięstwo i pokazali praktycznie wszystkie dobre atuty, które mają, i myślę, że to jest drużyna, która na spokojnie się utrzyma, mimo że teraz gdzieś tam balansują na cienkiej linii, to oni się spokojnie utrzymają, bo patrzę też aktualnie na ich terminarz i mają mecz ze Stalą, później mają mecz, no okej, z Lechem, to może być ciężko, ale później gdzieś spotkania z Miedzią, ze Śląskiem, więc myślę, że to jest ekipa, którą w przyszłym sezonie również obejrzymy na stadionach Ekstraklasy. A tak jeszcze na koniec sam. Kogo tak już definitywnie widzisz jako spadkowicza? Bo szczerze, Miedź przestała dosyć mnie przekonywać, chociaż mi się wydaje, że mogą jeszcze to uciułać. Korona gra dosyć mocno w kratkę. Lechia, opowiadałem, co się dzieje z Lechią. Kto twoim zdaniem jest takim pewniakiem do spadku obecnie? Kogo na ten moment typujesz jako trójkę spadkowiczów? Wiesz co, ja myślę, że pewniaków nie ma, ale mogę się oczywiście pobawić w typowanie, ale chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że tam są bardzo małe różnice punktowe, bo od 18 miejsca do myślę, no na pewno 11, myślę, że 12 to już na pewno, są drużyny, które będą walczyć o to utrzymanie, bo tam różnica wynosi tylko 7 punktów, bo Miedź ma 17 oczek, a 12
Tym Górnik ma ich 25, więc to są, to jest duży przedział jak na ten etap sezonu, ale jeśli miałbym się tutaj pokusić o jakieś typowanie, to typuję spadek Miedzi, do tego Korony i Lechii. Ewentualnie bym Koronę zamienił z Jagiellonią, ale to wszystko zależy, czy będziemy oglądali Koronę z meczu z Wartą, czy Koronę z meczu chociażby z Lechią, czy z Krakowią. Dobrze, to było dzisiaj na tyle. Moimi gośćmi podczas omawiania najlepszych, najważniejszych wydarzeń 22. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy byli Mateusz Dukac z Football Info. Dzięki. Był Miłek. Dzięki. I był jeszcze z nami wcześniej zwyczajny kibic. Ja jestem Wawrzyn i mam nadzieję, że trochę inna forma programu wam się tak samo spodobała jak poprzednia, jak poprzednie odcinki. Dzięki za wszystko, do usłyszenia za tydzień.